zdrowia, szczególnie dla normalnych. Filadelfia, miasto, gdzie no, stolica Ameryki, można powiedzieć. Filadelfia była stolicą Ameryki, zanim zbudowano Waszyngton. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Polecam subskrypcję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Filadelfia, historyczne miasto, zbudowało Amerykę. Kolonie amerykańskie się odłączyły od korony angielskiej. No i dzisiaj to jest stolica socjalistów. To jest po prostu coś nie do uwierzenia. Pensylwania, jak tak posłuchacie, co tam jest liczone, co są liczone głosy, no to tam jest jedno wielkie oszustwo. Dlaczego tam jest wielkie jedno oszustwo? No bo tam jest zdegenerowane, demokratyczne, socjalistyczne urzędnicy, politycy. Tam rok czy dwa lata temu wsadzili sędziego za korupcję, sędziego odpowiedzialnego za liczenie głosów. Także to liczenie głosów, jeżeli tak się zastanawiacie, co to się dzieje, no to właśnie tak się dzieje. W Seattle, czyli tutaj na tym zachodnim Pacyfiku, na zachodnim wybrzeżu, czyli od Pacyfiku, Seattle jest tutaj, Portland jest tutaj, no to są socjalistyczne stany. No ale tutaj na wschodnim wybrzeżu, no to właśnie Filadelfia. Czy powróci normalność? No chyba nie powróci normalność na ulicy Filadelfii, dlatego że nieustannie są protesty. No w sumie nie tyle co protesty, co bunt. Bunt tam jest. Tam wychodzą szczególnie przed wyborami i po wyborach wychodzili, protestowali, no i cały czas protestują. Policja tam stoi, nic nie robi. Gwardia Narodowa stoi tam parę ulic dalej z karabinami, też nic nie robi. Socjalistyczni kapitaliści sprzedają podkoszulki z napisami czarne życie znaczy i tego rodzaju rzeczy. Sklepy, jak to sklepy teraz w Ameryce są poobijane sklejką, żeby bandziory nie pokradły, ani szybnie powypijały. Na tych sklejkach jest napisane, że są otwarci, no ale z reguły nie są otwarci. No i młodzi ludzie, 20 parę lat, są w tych bandach, no i krzyczą, że są wkurzeni, że trzeba to wszystko zmienić, no i że trzeba coś zmienić i że się czują dobrze, żeby coś zmienić. No są napompowani tym socjalizmem, no i te anarchistyczne i młoda krew się gotuje, po prostu chcą zmieniać, no ale chcą niszczyć. W Filadelfii, tak jak we wszystkich innych tych lewackich miastach, planowali zamieszki na 4 lipca, no bo we wtorek były wybory. Planowali na 4 lipca, niezależnie od tego, kto by wygrał, dlatego że Biden nie jest w sumie postrzegany przez lewaków, przez tych ekstremalnych lewaków, jako rozwiązanie dla Ameryki. Rozwiązaniem dla Ameryki z punktu widzenia przez lewactwo jest jednopartyjny zamordyzm. Oni po prostu robią to, co hitlerowcy robili. Chcą, żeby zostali wybrani. No a później, tak jak Hitler został wybrany, no to zdelegalizował wszystkich innych, no i zaczął wprowadzać zamordyzm. No i właśnie ci socjaliści amerykańscy chcą coś takiego zrobić. Aleksandra Ocasio-Cortez już powiedziała, że w zasadzie to trzeba pozwalniać wszystkich zwolenników Trumpa, naokoło Trumpa, no ale to jak zaczną zwalniać współpracowników Trumpa, no to przyjdzie później na członków partii republikańskiej. Także to jest ten hitleryzm na naszych oczach. Ludzie się śmieli, no czy tam dziwili, że czy coś takiego się nie stanie, no ale to jest to, co Aleksandra Ocasio-Cortez proponuje, no i jest to, co ludzie na ulicy, ci anarchiści, te bojówki brązowe w Niemczech, w
Nurembergi, w Berlinie, we Frankfurcie, to co się działo, no to właśnie to jest identycznie. To 2020 rok i w Ameryce to się zaczyna robić i to samo. Jakieś garstki grupy bandziorów, tak jak Hitler miał. Oni mówią, że będą protestować. Będą protestować w każdą środę, no bo była środa po wyborach, to w każdą środę będą protestować, dopóki reżim nie upadnie, tak? Czyli reżim nawet Bidena. Sprzymierzeńcy buntowników mają swój taki network, mają swoją sieć, no i zgłaszają się, gdzie mają protestować. Oni tłumaczą, że nawet jak Biden wygra, no to ciągle będzie policja, czyli według ich niedobrze. Będą więzienia, czyli według nich niedobrze. Będą deportacje, czyli też mówią, że niedobrze. Mówią, że będzie środowiskowe zniszczenie, czyli też niedobrze. Że będzie kapitalizm sam w sobie. No i tu jest to, co oni mówią, że Biden to nie jest koniec tej walki, bo oni ciągle mówią walka, no tak jak Hitler i tłumaczą, że to jest nowy rozdział historii, że to jest transformacja. No i Biden właśnie zaczął mówić, że jest, nie ma czerwonej Ameryki, nie ma niebieskiej Ameryki. No czerwona to znaczy, tak jak tutaj widzicie, to są flaga amerykańska, ma red, white i blue, czyli czerwony, biały i niebieski. To są trzy kolory. No i jak wchodziła telewizja kolorowa, no to przy wyborach jedne stacje zaczęły, no bo nie ma tak dużo kolorów do wyboru, tak? Żółte, zielone, białe, jakieś inne. No to trudno to wybrać, ale to wybrali flagi, wybrali kolory z flagi. No i demokraci nie chcieli flagi czerwonej jako komunistycznej, tylko zdążyli załatwić sobie, powiedzmy, kolor niebieski. No i kolor czerwony został przyporządkowany konserwatystom, a nie komunistom. Także komuniści mają niebieski, a konserwatyści mają czerwony. Tak, także te, jak się w Polsce mówi, powiedzmy, czerwone świnie, no to wiadomo, że chodzi o czerwoną flagę komunistyczną Lenina i Stalina, czy nawet czerwoną Antify, to są wszystkie te lewackie kolory. No a w Ameryce czerwony jest na republikanów. No jest dziwnie, no ale to jest jak jest. No ale politycy, demokraci, socjaliści mówią, że będzie zrobiona transformacja. Także jeżeli głosowałeś, czy głosowałeś na Bidena, pamiętaj, nadchodzi socjalizm. Powiedzieli, że zrobią i zaczną robić. Hitler też powiedział, że wybije Słowian. Hitler powiedział, że wybije Żydów. No i parę ładnych lat mu się udawało. Teraz amerykańscy socjaliści mówią, że będzie transformacja społeczeństwa, no i będą robić, co będą tylko mogli. No, będzie jakaś opór. Zobaczymy, jak to będzie. Dużo ludzi tych powiązana jest z Antifą. Antifa, no to jest wszystkie te najróżniejsze grupy, to one są naokoło. Ciekawe jest to, że, wszystko wskazuje na to, że było oszustwo, bo jednak Biden uzyskiwał Stany, gdzie Trump wygrał ostatnim razem. No i tak samo wiele tych stanów, gdzie wygrał Trump, było strasznie dużo tych spaleń, tych protestów Antify, tych podpaleń komend i tych po prostu rozruchów komunistycznych. No i tam ludzie głosowali na Bidena, tak? 4 lata temu głosowali na Trumpa, teraz po spaleniach głosowali na Bidena. No nie ma to sensu, nie ma to w ogóle sensu. No ma sens, jeżeli są sfabrykowane głosy, ale normalnie dla normalnego człowieka, no to jest powód, że ktoś powinien tam pojechać i zacząć sprawdzać, kto głosował i jak to jest możliwe. I
dużo z tych grup to tłumaczą, że demokraci nie rozumieją. Nie rozumieją zagadnienia, nie rozumieją społeczeństwa, no i tłumaczą, że nie będzie powrotu do normalności. Normalność to znaczy, że jest drobnomieszczaństwo, a komuniści przychodzą i chcą zmiany. Także nienormalność to są zmiany i oni do tego doprowadzą. Też makabryczne. Makabryczne, jak się słucha tych młodych ludzi, no to oni oskarżają, właśnie mówią, że Partia Demokratyczna tu umożliwiła to, że Trump został wybrany, umożliwiła, że Trump był przy władzy 4 lata, czyli co oni chcą tak między wierszami powiedzieć, że powinien być po prostu zamordowany, tak? Ci wszyscy lewacy mówią, że Partia Demokratyczna nic nie zrobiła, kiedy ta sędzina Amy i Coney Barrett była wybierana. Ekstremiści mówią, że Partia Demokratyczna powinna bardziej stwarzać jakieś opory, żeby katoliczka wielodzietna nie została sędziną. Także to jest zawzięcie, po prostu hitlerowskie zawzięcie, i to rośnie na naszych oczach, to na naszych oczach. Oni tłumaczą, że powiedzmy tą katoliczkę, tą matkę wielu dzieci, no to powinny być protesty na ulicach, powinny być protesty wśród nauczycieli, powinny być protesty Czarne Życie Znaczy, i tak dalej, i tak dalej. I że Biden dużo zawdzięcza właśnie tym lewackim bojówkom. No, Hitler też zawdzięczał dużo hitlerowskim bojówkom. No i tam ruchu mas to za dużo nie było. Małe grupki podsycały to wszystko. Oni uważają, że Biden im jest zobowiązany do odpłacenia się. No ale Biden też podpuszcza. Też podpuszcza do tego, żeby były jednak rozruchy. Tak jak wspominałem, Aleksandra Ocasio-Cortez, ona chce niszczyć. Ona już jest na takim poziomie, że ona zaczyna wskazywać ludzi do odstrzeliwania. Jak oni działają? No oni często działają przez zastraszenie. Zastraszenie ludzi, zastraszenie polityków. No ogólnie prawicowych, no to podają adresy, gdzie ludzie mieszkają, podają, gdzie ludzie pracują, podają, co robili. Nie jest to zastraszanie. No i dużo, dużo z tych polityków demokratycznych po prostu się boi. Daje się zastraszać. Dlaczego głosowało 70 milionów Amerykanów na Trumpa, a praktycznie nie było żadnych plakatów wyborczych przed domami, no bo 70 milionów ludzi obawiało się po prostu podpalenia domu. To są bojówki faszystowskie, które są w stanie ukraść plakat, podpalić dom, zobaczyć, kto tam mieszka, pójść porysować samochód. 70 milionów ludzi zostało po prostu zaszczutych i nie chcą strzelać z powrotem, tak? Nie chcą się bić z powrotem, nie chcą walczyć. Była taka sytuacja, że Biden jeździł autobusem, no to tam samochody zaczęły jeździć naokoło, trąbiły, zatrzymywały go, no ale to jeden raz na 10 tysięcy mil tego autobusu. No i ludzie robią z tego wielkie halo, że coś takiego się stało. To, że Filadelfia płonie, że Seattle płonie, że Portland płonie, że tam dziesiątki tysiące plakatów zostało ukradzionych, a miliony zostało niewystawionych, no to nic o tym nie opowiada. No co komuniści chcą? No komuniści chcą parę rzeczy, przede wszystkim zmienić reżim. No ale takie podstawowe rzeczy, tak jak Solidarność chciała kiełbasy i trochę związków zawodowych, no to tutaj ci komuniści dla odmiany chcą, żeby było minimum stawka godzinowa $15. No z tą stawką godzinową, no to jest dziwaczne, bo oni sobie wyobrażają, że jak będzie $15, to więcej sobie kupią, czy krócej będą pracować
pracowali. No, prawda jest taka ze stawką minimalną, że brygadzista zawsze będzie zarabiał dwa razy więcej. Tam jakiś na wyższym stanowisku będzie zarabiał trzy razy więcej. Na chleb będzie kosztował proporcjonalnie do pensji, także podwyższanie tych stawek to nie ma szansy. No, druga sprawa to jest, chcą zlikwidować kolegium wyborców, tych elektorów. Dlaczego? No dlatego, żeby już kompletnie miasta decydowały o całej Ameryce. Teraz Ameryka jest w zasadzie komunistyczna, socjalistyczna na wybrzeżach, na wschodnim i zachodnim. Środek jest konserwatywny, no ale 4% powierzchni jest w miastach, no i to ma 50 parę procent ludności, tak, także jeżeli oni skasują kolegium wyborcze, no to to już na 100%, będą wygrywali do końca świata, no albo do końca tego, kiedy będą puste półki, no i cały system socjalistyczny upadnie. W Wenezueli jeszcze działa 20 lat. Następną rzecz, którą chcą zlikwidować, no to właśnie nowy plan pięcioletni środowiskowy. Chcą po prostu zlikwidować. No i tu jest następna sprawa. Dlaczego Filadelfia, dlaczego Pensylwania głosowała na Bidena? Jak Biden powiedział, że Pensylwania może zdechnąć, bo przytnie kurek na kopalnię, bo tam jest bardzo dużo kopalni węgla. Jak to jest możliwe, żeby tak jakby ktoś powiedział dla Śląska zamykamy wasze kopalnie, no i Śląsk by głosował na tego polityka. Także to w Filadelfii to jest właśnie była taka sytuacja. On powiedział, że pierniczy węgiel, no a ci, co wydobywają węgiel, ten stan, powiedzieli głosujemy na ciebie i pocałowali go w kolano. No nie jest to prawdziwe. Dążą do tego, żeby były państwowe ubezpieczenie społeczne poprzez podniesienie podatków, tak? No bo jakie jest ubezpieczenie społeczne? Nie ma czegoś takiego. Po prostu ludzie, społeczeństwo płaci, żeby by społeczeństwo coś miało, tak? Także, że to jest ich... No ci rebelianci, ci buntownicy, no to wyrastali, kiedy Obama dochodził, kiedy pierwszy socjalista w Ameryce, kiedy wybrali Murzyna, no i to jest powiedzmy dowód na to, że Ameryka nie jest rasistowska, bo Muhammeda Obamę wybrali dwa razy, także pierwszy mogły być przypadek, no ale drugi raz pokazuje zdecydowanie, że Ameryka nie jest rasistowska, tak samo jak dwie bomby na Hiroshimę i na Nagasaki pokazują, że jedna bomba, Japonia miała szansę na kapitulację totalną, bezwarunkową, i dopiero trzeba było dać drugą bombę, żeby pokazać, że jednak Japończycy by walczyli do ostatniej kropli krwi. Także, że Obama dużo właśnie zasiał ten, dużo tego ziarna socjalizmu. No i później poszli do koledzy, gdzie radykalni profesorowie komunistyczni bardzo często na pensjach stanowych wpajali im te głupoty. No i oni się przekształcają w terrorystów. Filadelfia, tak jak wspominałem, to jest stolica socjalizmu. No ale poprzez zniszczenia, poprzez terror, poprzez jakieś zaszczuwanie osiągają bardzo wiele. No i chcą zaszczuwać, chcą totalnej zmiany, totalnej transformacji. Także jeżeli głosowałeś na Trumpa, to zobacz, co nadchodzi. Jeżeli głosowałeś na Bidena, to widzisz, co nadchodzi. Jeżeli głosowałeś na Trumpa, to bardzo dziękuję. No, za 4 lata będziemy mieli następną szansę na następnych na prezydenta, także nie będzie tak źle. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego
filmików, zdemonetyzowanych filmików. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.